Aby skonfigurować bazę MySQL, uruchommy XAMPP-a. Naciskając na ten przycisk, otwiera się okno Explorera, ustawione właśnie na katalogu XAMPP w dysku C. Tutaj przejdziemy do katalogu MySQL, a następnie BIN i to właśnie w nim mamy konfigurację naszej bazy danych. Jest to po prostu plik tekstowy, który otworzymy właśnie w edytorze CAD. Żeby powiększyć sobie miejsce edycji, wyłączę ten boczny panel. I teraz po prostu przeciągnę ten plik tutaj do edytora. I tak jak mówiłem, serwer ten jest w zasadzie już skonfigurowany. My dodamy tutaj jeszcze tylko parę linijek tekstu, tak aby nam się pracowało wygodniej. To co zmienimy, to będą po prostu zestawy znaków dla serwera. Ustawimy je na zestawy takie, abyśmy mogli korzystać z języka polskiego bez problemów. Ja otworzę jeszcze plik myExample, czyli przykładową konfigurację. Stąd pobiorę te oto linie. Ctrl-C, przełączam się tutaj. Ctrl-V i te zestawy zmienimy na Latin 2. A następnie dopiszemy jeszcze jedną linię, a mianowicie dzięki temu będziemy mogli korzystać z polskich znaków bezproblemowo, zarówno z poziomu strony internetowej, jak i poprzez panel administracyjny bazy danych PHP MyAdmin. Konfigurację tą zapisujemy i gotowe. Pliki te możemy teraz zamknąć i możemy przystąpić do pierwszego uruchomienia serwera Apache i serwera bazy danych. I jak widzimy, oba te serwery zostały uruchomione. W tym momencie mała wskazówka dla użytkowników programu Skype. Jeżeli serwer Apache będzie uruchamiał się tylko na chwilę, a następnie automatycznie się wyłączał, oznacza to, że Skype ustawiony jest tak, że korzysta z portu numer 80. I aby serwer Apache działał, powinniśmy zmienić to ustawienie w programie Skype lub też program ten po prostu wyłączyć.